Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Ewa Kaczmarczyk. Łobuziaki, papuga i welony. Pewna papuga, jedna i druga ubrane w dżinsowe marynarki z krawatami na szyjach, w cieniu akwarium usiadły na oparciu fotela. Toczyły wojenne rozmowy, ile ziaren jest w owocu, dłubiąc czerwone ziarna granatu. Och, psociły! W akwarium pływają czerwone welony. Co to znaczy, że one są takie czerwone? Wyglądają jak ten nasz smakołyk. Wtem papuszki zerkają w stronę ryb. Jedna mówi do drugiej, która jest piękniejsza. One mają welon, rzekła jedna papuga. A ja jestem dżentelmenem, rzekła druga. A welony klap, klap, zanurzyły się głębiej. I nagle wypłynęły na powierzchnię wyżej i wyżej. Oj, psociły i one, woda zalała fotele. A papugi dziobami chwyciły jedną i drugą. Welony nagle rzekły. Ale wy jesteście łobuziaki inteligentne. Dżentelmeni w kubraczkach i w krawatach, powiedziała jedna. Po chwili razem chórem zakrzyknęli śpiewająco. Mieszkamy razem, więc podziwiamy się nawzajem.